Witamy Was bardzo serdecznie. Po niemal rocznej przerwie w publikowaniu materiałów na naszym kanale YouTube przyszedł czas, abyśmy podzielili się z Wami pozytywnymi informacjami o stanie projektu, opowiedzieli o postępach poczynionych w przeciągu ostatnich miesięcy i przedstawili plany na przyszłość. Na wstępie z ogromną przyjemnością możemy ogłosić, że zakończyliśmy testy wersji alfa, a co za tym idzie, wkraczamy w kolejną fazę produkcji Złotych Wrót 2, mianowicie etap prac nad wersją beta wraz z dubbingiem. Zdajemy sobie sprawę, że poprzedni materiał mówił o rozpoczęciu tych prac na przełomie marca i kwietnia tego roku, jednakże skala projektu zaskoczyła nas samych. Postanowiliśmy poświęcić więcej czasu na weryfikację i dopracowanie scenariusza, tak by finalnie prezentował się najlepiej, jak to tylko możliwe. W tym miejscu chcielibyśmy również poinformować, że rekrutacja do dubbingu nie zostanie zamknięta, co oznacza, że jeżeli wciąż macie ochotę wziąć udział w produkcji i usłyszeć swój głos w grze, serdecznie zapraszamy do wysyłania zgłoszeń wedle instrukcji zamieszczonej w filmie, do którego link znajduje się w opisie. Wszystkich aktorów, którzy dotychczas pozytywnie przeszli przez proces castingu, prosimy o uważne śledzenie podanych przez siebie źródeł komunikacji, gdyż w najbliższym czasie nasza ekipa dubbingowa skontaktuje się z Wami, podając dalsze informacje. Mając na uwadze to, jak sporo czasu upłynęło, odkąd podzieliliśmy się większą garścią informacji oraz częste pytania o stan prac nad projektem, chcielibyśmy pokrótce przedstawić Wam zmiany, jakie zaszły wskutek testów w wersji alfa. Zaczynając ten raport od kwestii zapewne najbardziej wzbudzającej Waszą ciekawość, możemy powiedzieć, że ostatnie kilka miesięcy było czasem intensywnych poprawek warstwy narracyjnej. Korekty doczekało się wiele dialogów, które na papierze zdawały się być w porządku, jednak po implementacji do gry decydowaliśmy się na pewne zmiany, tak by wypowiadane przez bohaterów kwestie wypadały możliwie jak najlepiej oraz by odzwierciedlić w nich ducha gotika. Ponadto, jako że zależało nam na tym, by gra na każdym etapie rozgrywki oferowała Wam dodatkową aktywność poboczną, do późniejszych rozdziałów dodaliśmy 7 zupełnie nowych zadań. Pewna rekonstrukcja zaszła też w już istniejących zadaniach, gdzie niejednokrotnie znajdowaliśmy ciekawsze rozwiązania dla danych wątków lub po prostu musieliśmy je dostosować względem zmian związanych z nowymi liniami dialogowymi, których notabene doszło 3000. Bez zmian nie obeszło się również w obszarze grafiki 3D, gdzie modyfikacji uległo ukształtowanie terenu i zabudowa osad ludzkich. Tutaj na przykład możemy podać arenę, na której przyjdzie Wam w przyszłości zawalczyć. Znacznie poszerzyliśmy też jedną z istniejących lokacji, którą będziecie mieli okazję odwiedzić w ramach postępu fabuły. Nasi graficy 2D również nie próżnowali i przygotowali nowe, odświeżone tekstury dla niektórych znanych nam już modeli pancerzy czy przeciwników. Na Samoi przyjdzie Wam się zmierzyć z wieloma groźnymi bestiami, których wygląd, choć odbiegający od dotychczas znanego, będzie dużo bardziej wpasowywał się w ogólny klimat wyspy. Na zakończenie raportu wspominamy jeszcze o soundtracku, który dzięki pracy naszego kompozytora doczekał się powstania kolejnych utworów, które umilą Wam podróże po samoańskich szlakach i przyprawią o dreszcz w ciemnych lasach. Jeden z utworów, jakie pojawią się w modyfikacji, możecie zresztą usłyszeć obecnie w tle, a już niebawem, bo w święta, zostanie on dodany w formie osobnego materiału. Zapewne możecie teraz zastanawiać się, co dalej oraz, co ważniejsze, kiedy możecie spodziewać się premiery Złotych Wrót 2. Jakkolwiek wykonaliśmy już ogrom pracy, tak przed nami stoją pewne zadania, których terminu ukończenia nie jesteśmy w stanie precyzyjnie oszacować. Dlatego wolimy nie podawać Wam przybliżonej daty premiery, aby nie wprowadzać Was w błąd. Jak wspomnieliśmy na początku materiału, jednym z głównych celów na najbliższe miesiące będzie przygotowanie świetnej jakości dubbingu, za co już zabrały się kompetentne osoby z grupy Nieznane Historie. Podczas trwania nagrań nasz zespół będzie pracować nad wersją beta, co oznacza, że zajmiemy się urozmaiceniem już istniejącej zawartości, dodaniem do gry pobocznego kontentu oraz przystąpimy do balansowania rozgrywki i kolejnych faz testów, tak aby finalny produkt mógł przynieść Wam jak najwięcej radości i umilić wiele godzin.
Kończąc dzisiejszy materiał, chcemy bardzo podziękować za Wasze zainteresowanie modyfikacją oraz liczne wyrazy wsparcia. Zapewniamy Was, że wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku i już niebawem wszyscy spotkamy się w miejskiej karczmie, gdzie wspólnie wychylimy kufel chłodnego piwa. Dziękujemy serdecznie za Waszą uwagę i ze strony całego zespołu Golden Gate Team życzymy Wam ciepłych, rodzinnych i spokojnych świąt. Do usłyszenia!